Nastał czas na recenzję legendy świata książek, czyli Szklany Tron autorstwa Sary J. Maas. Zapraszam do oglądania. Na wstępie powiem, że czytałem wcześniej jedną część Dworów i to było w gimnazjum, to jest druga seria autorki, ale z racji tego, że wydawnictwo Uroboros wydaje pięknie serię Szklanego Tronu od nowa, to stwierdziłem, że chcę, że to jest odpowiedni czas i w tym momencie się z tą serią zapoznaję. Wiedziałem, że jest to młodzieżówka, dlatego nie spodziewałem się super trudnych tematów, w związku z czym nastawiłem się, że to będzie raczej przyjemne fantazy, takie relaksujące. I na początek przyznam, że fabuła może taka bardzo relaksująca nie jest, ponieważ mamy tutaj główną bohaterkę w postaci Celiny Sardofien. Mam nadzieję, że dobrze czytam, ewentualnie to jest jakaś tam moja cudaczna interpretacja, która jest jedną z najlepszych zabójczyni w Arilei. Arilea to jest świat książki. Celiny za swoje zbrodnie przeciwko Imperium Adarlanu, królestwu, które sukcesywnie podbija pozostałe w tym świecie, zostaje strącona do kopalni soli Wendowier, jednej z najcięższych na świecie. Tutaj mamy dużo najsar, że tak nabudowałem, ale generalnie ma przerąbane, ponieważ w tej kopalni ludzie nie żyją zbyt długo. Zanim przejdziemy dalej, to pamiętajcie o lajku i subskrypcji, ponieważ to super napędza mnie i mój kanał. O książkach będę mówił więcej, więc myślę, że warto tego nie przegapić. Nasza bohaterka z tej kopalni, to nie jest spoiler, zostaje wyciągnięta i postawiona przed wyborem. Czy starać się o tytuł królewskiej obrończyni, no czy zostać tam w tych kopalniach na zawsze. I tutaj zaczyna się tak naprawdę cała akcja, ponieważ dużo w tych kopalniach nie siedzimy. Większość fabuły skupia się na tym, co jest właściwie na dworze królewskim, w jego okolicach, podczas treningów, walk, pojedynków i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj raczej do czynienia z taką dość skoncentrowaną fabułą, poza obszar królestwa, raczej zamku i jego przeległości nie wychodzimy. I w tym momencie możemy się spodziewać jednego, intryg, zdrad, tajemnic i tego typu zwrotów akcji, których w tej książce troszeczkę jest. Zawsze się obawiam, czy literatura młodzieżowa nie pójdzie w takie głupkowate, dziecinne wręcz intrygi, ale okazało się, że w tym przypadku nie jest tak źle, powiedziałbym, że jest całkiem dobrze. I przy okazji mamy tutaj może podwójny romans, może podwójne zauroczenie, ponieważ Celina, tak już się będę nazywał, zostaje wrzucona właśnie w ten świat dworski, w którym nie do końca się sprawdza, nie do końca jest obyta, a z racji tego, że jest jakby kandydatką na obrończynię, to jeszcze kandydatką syna króla, to jest na nią dość duża uwaga skupiona, większa niż w przypadku innych kilkunastu pretendentów do właśnie tytułu obrońcy, tudzież obrończyni. Z racji tej uwagi bohaterka ma zostać zamknięta w swoich komnatach, czemu się stanowczo sprzeciwia, no i w tym momencie dochodzi do różnych interakcji. Z tym ma nie rozmawiać, a na przykład rozmawia, ma nie być na pewnym balu, ale ma robić swoje. Duża część książki to są w sumie spory, ponieważ ona jest traktowana jako niebezpieczeństwo, jako przestępca częściowo przez niektóre postaci, a tak naprawdę ona jest ciekawa, chce jakby sprawdzić różne możliwości, nie powiem wam do końca jakie, ewentualnie chce kogoś przypilnować, albo chce kogoś zaatakować. Różnie to bywa, jednak się wymyka, czasami dochodzi na ten pol do różnych konfliktów i w tym momencie muszę przestać o opowiedzeniu o fabule, ponieważ za dużo bym powiedział i tak w sumie z tyłu książki nie jest napisane, co na tym dworze będzie robić, tylko że będzie o ten tytuł walczyć. Ogólne wrażenie mam dobre, podobają mi się wątki tajemnicze, tajemniczych magii i różnych takich rzeczy, które tutaj się przejawiają. Nie narzekam również na relacje, w większości przynajmniej, bo relacja bohaterki z jedną z księżniczek jest całkiem sympatyczna i powiem wam, że przysporzyła mi pewnego zaskoczenia, ponieważ w pewnym momencie myślałem tak jak bohaterka, a okazało się, że nie powinno się tak myśleć z różnych powodów. Spory nacisk Sara położyła na relacje między bohaterami, ponieważ no jednak są zamknięci w tym zamku i muszą ze sobą rozmawiać. Siłą rzeczy do bohaterki trzeba się przyzwyczaić, chociaż bywa ona irytująca, bo w pewnym momencie jest super najlepszą zabójczynią, niebezpieczną, nie wiadomo kim jeszcze, a z drugiej strony okazuje się być słabą, psychicznie skrzywdzoną dziewczynką. I ten kontrast może niektórym przeszkadzać, może niektórych ciekawić. Ja dowiedziałem się na TikToku, chcąc nie chcąc, przez przypadek, że przeszłość bohaterki zostanie wytłumaczona później i to, że ona jest taka super hiper, to zejdzie na dalszy plan, że zostanie to jakoś wytłumaczone i będziemy w stanie ją zrozumieć. Ponieważ no tutaj bohaterka ma jakoś w momencie rozpoczęcia fabuły 18-19 lat, umie
ogrom rzeczy, a jednocześnie jest bardzo skonfliktowana wewnętrznie. Tu płacze, tu nie jest pewna, tu ma swoje nieprzepracowane traumy. No generalnie fizycznie może być super, psychicznie nie do końca, tak jakbym to tak bardzo spłycił, tak bym musiał powiedzieć. I na tym polu może nam się nie podobać. I właśnie kiedy ona wchodzi w różne relacje, to te czynniki właśnie bycia hiper albo bycia hipernie się uaktywniają. W części relacji z mężczyznami potrafi być wycofana, chociaż spodziewamy się po niej bardziej takiej buty, takiego, że tak powiem, tupnięcia nóżką, ale nie, jest odwrotnie. W pewnym momencie szarżuje za bardzo, bo nie wiadomo kim i jest takie, what the fuck, przed chwilą byłaś trochę inna. A w relacji z kobietami, no to przeważnie jest pewna siebie, ale jednak kiedy znajduje jakąś taką przyjaciółkę pewną, która okazuje się też mieć pewną swoją tajemnicę, no to się trochę otwiera. W tym momencie mamy taką Selinę trochę bardziej przyjazną. Spędzimy z tą bohaterką dobre 500 stron książki. Ja osobiście jakoś tego nie przywykłem i szczerze mam nadzieję, że potem mi ta przeszłość, hiper superowość będzie wytłumaczona. Ja mimo wszystko przekonuję się do tej bohaterki, ponieważ no nie wiem czemu żyję w takim przekonaniu, że przy niektórych młodzieżówkach tę barierkę oczekiwań trzeba zawiesić niżej niż zwykle i po prostu przemilczeć niektóre rzeczy. Tutaj właśnie tę super hiperowość bohaterki stwierdziłem, że przemilczę i zobaczymy, co będzie dalej. Bo po prostu takie jest założenie, taka jest konwencja, więc jeśli nie odpowiada mi jeszcze następnie zabójczynie starcie, no to chyba nie jest książka dla mnie, nie? Skoro już mówię o bohaterce, to też powinienem powiedzieć o innych postaciach występujących w książce, bo to jakoś tak później przeszedłem z fabuły do opowiadania o bohaterach. Mamy tutaj, no, król co prawda ma dość ważną funkcję, ale jest go mało, to znaczy on się pojawia tam w takich bardziej decydujących momentach, ewentualnie jakoś w tle i w sumie nie jest jakimś takim ważnym z naszej perspektywy punktem. Oczywiście decydują o życiu bohaterki, ale to, że jest tyranem, wiemy to wystarczająco. To, że w sumie dużo osób go nie lubi, większość życzy mu śmierci, to też jest wiadome, no bo jednak mam taki właśnie wizerunek złego króla, który chce podbijać wszystko, wszystkich, żeby po prostu mieć dużo, bo ani dzieciom nie daje, bo jest po prostu beznadziejnym ojcem, ani nikomu nie daje, bo jest po prostu beznadziejnym człowiekiem, więc w sumie go nie lubimy, a w założeniach mamy podobić bohaterkę jakby ludzi, którzy jej kibicują. A tymi ludźmi są Haor, tudzież Kaor, który jest dowódcą Gwardii Królewskiej, syn króla, czyli Dorian i księżniczka Nimia. Tutaj jest bodajże Nehemia, ale ja to jakoś tam sobie językowo rozwiązałem, ponieważ lubię wymyślać interpretacje różnych imion. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli dowódcy gwardii. Jest to chłopak młody i kręci się siłą rzeczy wokół naszej bohaterki, ponieważ jest ona uważana za mnie niebezpieczną i on ją jakby pilnuje, żeby nic nie zrobiła. Jednak w pewnym momencie ich relacja z takiej protekcjonalnej postawy gościa względem kobiety się trochę zmienia i bardziej jakby rozkładają się te rzeczy, ponieważ zaczynają się lubić, zaczynają o siebie w pewien sposób dbać, ale w pewien sposób jednak ciągle jest ten konflikt, ponieważ oczywiście przed królem Kaor musi grać takiego no, dowódcę, nie? Więc musi być twardy, ale jeśli chodzi o Selinę, to tak jakby dla niej jest dość łagodny. Chociaż mimo wszystko ciągle jest skonfliktowany. W pewnym momencie on się próbuje przełamać, żeby być dla niej milszy, ale to jednak obowiązki wzywają, ponieważ jest takim trochę służbistą. Postać, no mam w sumie do niej mieszane uczucia, ponieważ no jest taki, no nie wiadomo jaki, że chce być dla niej miły, ale ma obowiązki i trochę mi to irytuje, bo jednak chciałbym, żebym w sumie był dla niej miły, bo jednak tę bohaterkę polubiłem, ale zobaczymy jak to wyjdzie i zobaczycie też jak to wyjdzie, ponieważ nie chcę tutaj za bardzo spoilerować. Dalej jest Dorian, czyli syn króla, jest postacią w sumie taką przyjazną. To znaczy myślę, że on w tej książce jest po to, że po prostu było kogo lubić tak w 100%, ponieważ mimo tego, że ma macerycznego ojca, to ma serce i nie uważa głównej bohaterki za takie niebezpieczeństwo, raczej jest dla niej sarkastyczny i jest raczej miły. No, mimo wszystko gdzieś tam stara się w sumie o romans z tą bohaterką, chociaż jest dość rozrzutny w tych relacjach, to znaczy z każdą, z jaką może, to coś tam kombinuje, ale może to jest ta jedyna sobie myśli i na tym się w sumie zawiązuje taka jakby relacja, dynamika. Z jednej strony jest takie, no królewska obrończyni, co ty nie powiesz, a z drugiej strony w sumie może coś do niej czuje i nie powiem, żeby to nie było ciekawe. Skonfliktowane postacie czasami są dobre i myślę, że to jest ten typ, że jakby trochę myśli o obowiązkach, trochę myśli o tej postaci bohaterki naszej i o tym, jaka ona była i jaka ona jest dla niego.
też w jakie relacje wchodzi z innymi, bo to jednak jest trochę polityki w tym wszystkim i stara się właściwie zareagować. Ja do niego poczułem sympatię, może też dlatego, że utożsamiałem się poniekąd z jego wyborami, ponieważ jest taki właśnie dość takim praworządnym, dobrym, chciałem powiedzieć, ale nie jest coś taki stricte dobry, ale stara się jak najlepiej i dba też o ludzi, którym według jego coś się może złego stać albo się dzieje. No i ostatnią na liście, tak jak mówiłem, jest księżniczka Nimia, tudzież Nehemia, która w sumie w zamku pojawia się z przyczyn czysto politycznych, ale wchodzi w relacje z naszą bohaterką, ponieważ okazuje się, że według właśnie księżniczki jest jedyną laską, która ma jakiś w sumie mózg w tym wszystkim, no bo jednak nie jest dwórką, nie stara się zbałamucić królewicza młodego, tylko jakby wie, po co tu jest i ma swoje jakieś założenia. I wywiązuje się między tymi bohaterkami relacja, przyjaźń, która potem jest poddana próbie. Księżniczka ogólnie mi się podoba, ponieważ ona przybywa na zamek, żeby wywalczyć jak najlepsze warunki dla swojego ludu, więc jest patriotką, ma serce na ręku i no, po prostu stara się pomóc. Relacje z główną bohaterką wychodzą dość pozytywne moim zdaniem. W pewnym momencie się one co prawda przełamują, ale jest to taki punkt, kiedy i ja byłem na granicy jakby przełamania tego, czy ją lubię, czy nie. Także tutaj plusik dla autorki, wyszło jej to naprawdę dobrze i jak widzicie te relacje mamy w sumie trzy, pomiędzy bohaterką a trzema postaciami, które omówiłem, które każda z nich ma trochę inną dynamikę i to jest bardzo fajne i to się nie nudzi. Także czytało mi się tę książkę z zaciekawieniem. Ostatnią rzeczą, o której muszę wspomnieć, to jest narracja, ponieważ no jakby nie było, jest ona bardzo istotna. Sara ma tutaj bardzo dobry poziom. Ja przebrnąłem przez tę książkę po prostu równo, idealnie, nie wracałem się. Chyba, że chciałem rozumieć, jak czytać te różne dziwne imiona. I jestem w sumie zadowolony. Chętnie sięgnę po dalsze tomy, ponieważ nie zmęczyłem się przy tej książce. Zrelaksowałem, kiedy było trzeba się napiąć, to znaczy była jakaś tajemnica, jakiś konflikt, to się napinałem, więc jakby dałem się porwać autorce i chcę więcej i lecę po więcej. Drugi tom już tutaj czeka, gdzieś tutaj z tej strony, nie przepraszam, tutaj jest akurat o tu. I będę się za niego zabierał. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za recenzję, polecam Wam ją bardzo gorąco, jak pewnie już wiecie. Jeśli lubicie dworskie intrygi, proszę bardzo, jeśli nie, to możecie mieć problem, ale ja wpadłem i jestem fanem. Chciałbym mieć patronat medialny nad tą książką, ale trochę już za późno. Dzięki wielkie za oglądanie, dajcie lajka, subskrypcję, komentarz napiszcie proszę, czy czytaliście, albo czy zamierzacie. Dzięki wielkie za oglądanie i na razie.